Józef Fejazynko. Jackowski. Tak, to znaczy, więc powiedz mi o tej sprawie, bo ja rozumiem, że brałeś udział w rozpoznanej sytuacji. To znaczy, tak jak sprawa zbierana jest sprawą bardzo prozaiczną, dlatego że prozaiczną, acz tragiczną w swoim efekcie, to jest szczęśliwie się skończyło. Ponieważ tak, jak to nie pamiętam, miejscowość, tam wtedy taki działa miejscowość. Nie jest stanie, że to jest Barkowicz, to ma taka zandrykowa. Tak, pewien człowiek, mający rodzinę, córkę, zięcia. Z Andrychowa. No niestety, nie wrócił z pracy, nie było go kilka dni. Policja wstała, akcję porzuciła. No nareszcie będzie ta wojna, bo już czekam na nią. No i zięć tego człowieka, przywiózł mi jego rzeczy. Zatrzymałem się w pokoju i zacząłem rozmawiać i poczułem, że człowiek myślał o samobójstwie, ale jeszcze tego nie zrobił, że jest załamany, bo ma straszne długi. Że jakieś zakłady się dał i nabrał jakieś kredytów i nie wie co robić. I myślę o samobójstwie. No i skojarzyło mi się miejsce. Przyszedł zięć do mnie po godzinie czy po dwóch. Ja mu to wszystko przekazałem, on mówi, wie pan, no bo już nie może być, nie wiem czy... Jest to spokojny człowiek, a problemu długów to nie miał. Spokojnie, skromnie pracował. Nazajutrz, na drugi dzień, jak pojechano w miejsce, które ja zasugerowałem, okazało się, że oni jadąc samochodem spotkali tego człowieka. On nie chciał z nim rozmawiać, nie chciał wejść do samochodu. Wezwano policję, wezwano pogotowie. Przyjechało pogotowie, czyli policja dopiero namówiła tego człowieka na to, żeby pojechał do szpitala. Zgodził się, pojechał. Na drugi dzień, jak ten dzień sobie zadzwonił, powiedział, że żona jego rozmawiała z nim, no i niestety się jej przyznał, że w kilku parabankach brał kredyty, jakiś hazard się dał i niestety stracił te pieniądze. Próbował się powiesić, musiał dać. Także pomiędzy nikogo, że może by się powiesił, no ale, no znaleziony człowiek, mam nadzieję, że wszystko się u niego ułoży i będzie dobrze. Jasne. Ale jako ciekawostkę, to powiedzieć o całkiem innej historii, którą de facto się dowiedziałem 2 dni temu, 3 dni temu. Ale sprawa tyczy sytuacji sprzed 10 lat. Mogę krótko opisać ten przypadek? Tak. To jest chyba najciekawszy przypadek prekognicji, czyli przewidywania przyszłości w mojej życiu. Ja osobiście wstrzętnie analizuję ten przypadek i jestem w głębokim szoku. Proszę posłuchać mnie. Ja też zarządzam się dzielę z tą informacją z profesorem Dendatowiczem. Opowiadałem mu właśnie wczoraj całą tą sytuację. To potrwa 3-4 minutki. Mogę to opowiedzieć? Tak, bardzo proszę, mam jeszcze około 8 minut na całą edycję. Niezależne. To ja mogę powiedzieć, że 10 lat temu odwiedziła mnie pewna kobieta, która miała jakieś tam osobiste problemy. I ta kobieta jest i to jest autentycznie, nie zmieniam, fakty są faktami. Ta kobieta pochodzi z Kołobrzegu, jest radną, a zarazem jest dyrektorką sanatorium. No i ja tej kobiecie pomogłem tam w jakiejś drobnej sprawie swoją radą. I proszę wyobrazić, że po paru dniach ta kobieta zadzwoniła z tego Kołobrzegu i powiedziała, wie pan, pan taki przemęczony, ja pana zapraszam do siebie na 2 dni w weekend do tego sanatorium, będzie pan mógł się w sochankach pokąpać, to tam, to się pan. Ja to wyjątkowo jestem chętny, ale myślę sobie, jest zima, a co w ogóle nie. Wziąłem syna swojego na Polacka, no i pojechałem razem z nim. Rzeczywiście fajnie było. Bawiliśmy się w takiej fajnej, słowej wodzie, w basenie i tak dalej. Wieczorem ta kobieta poprosiła mnie do swojego zabitku, no i poprosiła mnie, żebym patrzał na nią, dał jakieś rady, co mi się tam kojarzy z nią i tak dalej, i tak dalej. No i ja tam się konferowałem i w pewnym momencie do jej gabinetu wszedł, jak się okazało, jej syn. Nastoletni chłopiec. Zupełnie pozostaje, to jest bardzo ważne. Ja spojrzałem na tego chłopca, dostałem strasznego doznania. Oczywiście nic nie powiedziałem przy tym chłopcu. A ta pani mówiła, do tego syna mówiła, o zobacz, tu jest pan Jackowski, taki Jackowic, może chcesz sobie coś powiedział, ale chłopiec ruszył na rękoma i wyraźnie to nie wierzył i po prostu nie chciał nawet przywitał się.
powiedziałem to 10 lat temu. Ta kobieta taki niesmak poczuła do mnie, jak jej to powiedziałem. No, nie dziwię się. Ja często jestem taki gruboskórny i mówię ludziom to, co czuję tak z grubej rury, ale nie zawsze jest to słuszne. No, powiedziałem jej to. Nie pomyślałem, że powinienem się zachować. Po czym, no, drugi dzień jeszcze tam przebyłem w tym ośrodku, no i wróciłem z synem do domu. Minęło 10 lat, ale zanim powiem, co się 3 dni temu stało, muszę teraz się cofnąć do historii. A nie, może powiem sobie, co się 3 dni temu stało. Proszę zauważyć, że ta kobieta 3 dni temu przysłała do mnie list. I pisze tam: pan mnie pamięta, jestem z Kołobrzegu, dalej jestem dyrektorką tego sanatorium. Mam problem. 16 grudnia jest apelacja mego syna w sądzie. Syn aktualnie odbywa karę dożywocia. I mi się to wszystko przypomniało. Ja mówię: Jezus kochany, o co tu chodzi? Proszę posłuchać, pan był podany do tej kobiety telefon na dole. Dzwonię natychmiast do tej pani, ja mówię: proszę panią, co się stało? A ona mówi: proszę pana, no niestety syn nie chciał, a zabił człowieka, ale kara jest nieadekwatna do tego zarządu. Ja wiem, jak zabił. Dobra, i to jest pierwsza sprawa, możecie państwo wpisać w internet: student prawa, morderstwo, Poznań. Bo to się stało w Poznaniu 1,5 roku temu. Głośna sprawa. Dwóch chłopaków, studentów, między innymi właśnie jeden z tych dwóch chłopaków to był właśnie jej syn, studiowali prawo na Uniwersytecie Poznaniu. Wyszli sobie wieczorem do jakiegoś pubu w centrum Poznania, na ulicy Małowiejskiej. I to się działo 1,5 roku temu. I idąc, oni byli po wypiciu paru piw, czyli trochę poschmieleni, idąc ulicą, siedziało na ławce dwóch innych młodych mężczyzn i oni zaczęli tych dwóch zaczepiać. Syn tej pani miał butelkę od piwa z piwem w ręku, stłukł tą butelkę, no i dostały takie półstłuczona butelka. I on szarpnął, on myślał, że on podjeżdża mu tą butelką, pojechał, on mu pojechał po szyi, przeciął mu aortę. Właściwie zgon nastąpił chwilę, kilka chwil później. To wszystko nagrały kamery z monitoringu, ten chłopak został aresztowany. Dostał do żywoci. Ta matka nie poinformowała mnie o tym 1,5 roku temu, tylko teraz jak jest apelacja, pytasz, co można coś zrobić, bo jej zdaniem, jakkolwiek się to stało, ona nie oponuje to, że syn zabił, no bo tak się stało, tylko to był afekt, przypadek właściwie, zaczepienie, czyli kara powiedzmy dożywocia jest troszeczkę nieadekwatna w tym przypadku, bo ileż wtedy dożywoć musiałaby zostać matka Madzi z Sosnowca, która z premedytacją zabiła dziecko i z premedytacją ukryła jeszcze to ciało i jeszcze z premedytacją kłamała potem, że co innego się stało. Przecież te dwa zdarzenia mają inną skalę sensu zbrodni. A jest. Rzeczywiście, ja po tym przypadku... Ale to jest chamstwo, wiesz? Tak butelką komuś przejechać. Nie. ...w dożywocie za takie przypadkowe zdarzenie w pewnym sensie. I jeszcze w stanie je przejrzeć. Ale proszę zwrócić uwagę, tu jest dylemat niesamowity i na koniec tej naszej rozmowy daję państwu do przemyślenia. Jeżeli to, co się stało 1,5 roku temu w Poznaniu z udziałem tego chłopca, było istym przypadkiem, no przecież przypadkowo poszedł sobie do pubu, przypadkowo wypił parę piw z kumplem, przypadkowo niósł butelkę z piwem, przypadkowo zaczepiło ich dwóch chłopaków się ruchy w tałaczce, przypadkowo cała reszta się stała. Czy on tego nie planował? To dlaczego ja to czułem 10 lat wstecz? Czy życie jest, czy przyszłość jest zdeterminowana? To jest dla mnie szokujące. Bo ja rozumiem, gdyby on to zrobił z premedytacją, to może dałoby się to odczytać. Ale to wynika, że to się stało z wielkiego przypadku i z wielkiego okoliczności. A jednak 10 lat temu on już miał to naznaczone. Bo ja to jej matce powiedziałem. To jest niezwykłe doświadczenie z ostatniego czasu. Tak, i to chciałem państwu przedstawić. Krzysztof, jak zawsze niezwykle tutaj jakieś fale dopływają do ciebie.
Mam wielką prośbę, serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas dla naszej telewizji. Jeszcze raz pokazujemy też stronę internetową Krzysztofa Jackowskiego i gdyby się okazało, że sprawa tutaj z rejonu Śląskiej będzie przez Ciebie pilotowana. Na pewno zrobię wszystko. No ten Jackowski to jest inteligentny, ale ten w okularach to jakiś debil. Jasne, będziemy w takim razie w kontakcie. Ale u niego. Go falę w głowie. Ten, co teraz gada, to debil jest w ogóle. Jaki wariat, no falę u niego. Tak. Rzadko. Bardzo, wiesz, inteligentny człowiek, natomiast ten w okularach to taki głupek jest, no niestety.